Cześć, witajcie, z tej strony Suert. Jak co tydzień zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze newsy ze świata gier. Znajdziecie tutaj wiadomości dotyczące najnowszych produkcji, informacje odnośnie rozszerzeń, premier tygodnia, a także zapowiedzi zupełnie nowych tytułów. Dzisiaj też niewielki konkurs dla uważnych. W którymś momencie opowiem krótko o Songs of Conquest i zadam pytanie. Pierwsza odpowiedź w komentarzu pod filmem wygrywa kod Steam. Nie przedłużam, zaczynajmy. Mimo kontrowersyjnego debiutu Dragon's Dogma 2 rozchodzi się jak świeże bułeczki. Omawiany tytuł potrzebował 2 tygodni, by sprzedać się w nakładzie przekraczającym 2,5 miliona sztuk. Jak poinformowała firma Capcom, cała seria osiągnęła pułap 10 milionów sprzedanych sztuk. Tak wysoka sprzedaż nie powinna budzić zdziwienia dla kogoś, kto na bieżąco śledzi statystyki publikowane przez platformę Steam. Każdego dnia od momentu premiery w grze przebywało jeszcze niedawno ponad 100 tysięcy graczy w piku. Przypomnę, że Dragon's Dogma Ma 2 dostępna jest na PC-tach i najnowszych konsolach marki PlayStation oraz Xbox. Ostatnio gatunek hack and slash przeżywa istny renesans, z pewnością duża w tym zasługa debiutu pełnej wersji znakomitego Last Epoch, a przed nami jeszcze sequele Path of Exile oraz Titan Quest. I właśnie o drugiej z tych gier słów kilka. Studio Grimlore Games udostępniło informacje na temat Ichthyan, czyli przeciwników znanych jeszcze z pierwszej części. Ryboludzie powrócą w dwójce i to już we wczesnych etapach gry. Nienawidzący boga Glaukosa Ichthyanie nie lubią oddalać się za bardzo od wody, dlatego też będą atakować graczy głównie w jej pobliżu, na przykład na plażach. Deweloperzy zwrócili uwagę na kilku przedstawicieli owej niebezpiecznej grupy. Ichthyańscy szturmowcy mają walczyć włóczniami, rzucając nimi bądź używając w bezpośrednich starciach. Zaklinacze pomogą swoim sojusznikom, m.in. lecząc ich rany. Łowcy skorzystają ze swojej zwinności i chętniej niż szturmowcy będą walczyć wręcz ciężką włócznią. Z kolei brutale to ciężko opancerzeni wojownicy z maczugami. Ich ataki mają być bardzo potężne, dlatego nawet starcia 1 na 1 będą nie lada wyzwaniem. Deweloperzy chcieliby przedstawić zachowanie wrogów w akcji, publikując stosowny gameplay, jednak jak to określili, gra potrzebuje jeszcze nieco więcej czasu, by prezentowała się dobrze na takim materiale. Ostatnio pojawiało się sporo informacji, jakoby prace nad KOTOR Remake zostały wstrzymane. Wszystko oczywiście za sprawą sprzedaży Saber Interactive przez grupę Embracer. W niedawnym wywiadzie dla serwisu IGN prezes Saber Interactive rozwiał wszystkie obawy. Matthew Karch powiedział, że prace nad grą przebiegają w dobrym tempie. Przy okazji zapewnił, że twórcy dokładają wszelkich starań, aby remake przebił oczekiwania fanów. Gra Company of Heroes 3 otrzymała nową aktualizację oznaczoną numerem 1.6.0. Dzięki temu produkcja zyskała kilka przydatnych funkcji, o które zabiegali gracze. Jedną z nich jest opcja swobodnego wyboru misji single player z pominięciem ich strategicznych kampanii. Ponadto w potyczkach multiplayer gracze mogą korzystać z mechaniki poddania się. Celem jest, aby nie opuszczali oni nagle meczów, w którym im po prostu nie idzie. W związku z tym wprowadzono także nowe rozwiązanie, które powoduje, że opuszczenie meczu w inny sposób niż poddanie się jest karane zablokowaniem na pewien czas dostępu do matchmakingu. Poza tym patch dodał do gry 2 nowe grupy bojowe, a także 3 nowe mapy multiplayer. Poprawiono również balans rozgrywek wieloosobowych. Twórcy Helldivers 2 nie przestają zaskakiwać, gracze ledwo co pogodzili się z fruwającymi termidami, a już mierzą się z latającymi siłami automatów, które potrafią wykrywać i oznaczać pozycje żołnierzy ludzkości. Gracze dostrzegli też zupełnie nowe zagrożenie. To ogromne maszyny kroczące zwane Factory Striders, które fanom mogą kojarzyć się z AT-AT z Gwiezdnych Wojen. Subtelna różnica jest taka, że zgodnie z ich nazwą, te fabryki po zauważeniu sił ludzkości produkują masowo i wypuszczają chmary dewastatorów. Palworld otrzymało sporą aktualizację, dzięki temu do gry trafił m.in. Belanor, czyli pierwszy tzw. Raid Boss. To potężny przeciwnik, którego gracze mogą przyzwać w zasadzie w dowolnym miejscu. Stworów tych nie można złapać, a za to po ich pokonaniu gracz otrzymuje jajo. Łatka dodała też sporo innych przedmiotów, dzięki którym można uzyskać punkty doświadczenia, statystyki lub starożytne technologie. Pojawiły się również budynki, w tym elektryczny inkubator jaj. Aktualizacja to także masa usprawnień interfejsu, balansu oraz warstwy technicznej. Twórcy uporali się również z krytycznymi lukami, które mogły być furtką dla oszustów.
Jedyna w mojej ocenie ciekawa premiera mijającego tygodnia to Sons of Valhalla. Gra zadebiutowała wyłącznie na PC-tach i można ją zakupić w takich serwisach jak Steam, Epic Game Store oraz GOG.com. W sieci pojawiło się kilka recenzji, które wskazują na udaną pozycję. Publicyści chwalą wykonanie i ciekawą mechanikę, stanowiącą ewolucję rozwiązań z popularnej serii Kingdom. Zdania są za to podzielone co do poziomu trudności, gra jest bowiem bardzo wymagająca i nie wszystkim przypadło to do gustu. Dodam jeszcze, że tytuł zbiera nie najlepsze oceny od samych użytkowników. Na platformie Steam recenzje wskazują na mieszany odbiór gry. Przed nami gra, do której jedna osoba może wygrać klucz Steam. Songs of Conquest to klasyczna turowa strategia z elementami RPG. Wyraźnie widać, że twórcy inspirowali się słynnymi już Heroesami. Od siebie dodam, że jest to wręcz list miłosny do fanów drugiej i trzeciej części Heroes of Might and Magic. Songs of Conquest jest przepiękne i wiernie oddaje ducha tamtych lat. Dorzuca jednak od siebie sporo nowości i ulepszeń, dzięki czemu gra się w to niezwykle przyjemnie. Tytuł rozwija skrzydła podczas wspólnej zabawy ze znajomymi. Osobiście co jakiś czas odpalam ją sobie i wraz z synami daje mi się porwać przygodzie i rywalizacji. Oto co trzeba zrobić, aby wygrać kod Steam na te właśnie pozycje. Proszę napisać w komentarzu pod filmem dokładną datę wydania omawianej gry w ramach wczesnego dostępu. Chodzi o dzień, miesiąc i rok. Wygrywa pierwsza odpowiedź. Proszę potem czekać na informacje ode mnie, jak będę chciał przekazać ów kod. I tyle. Lecimy dalej. Mike Laidlaw, główny projektant dwóch pierwszych odsłon serii Dragon Age i reżyser kreatywnej Inkwizycji, pracuje nad nową przygodową grą akcji. Studio Yellow Brick Games, którego jest założycielem, udostępniło pierwszy zwiastun z fragmentami rozgrywki z Eternal Strands. W grze wcielimy się w Bryn, czyli nieustraszoną tkaczkę. By odzyskać swoją ojczyznę, zmierzy się ona z rozmaitymi potworami, a w starciach wykorzysta m.in. magiczne zdolności. Tworząc mechaniki Eternal Strands, studio inspirowało się dwoma popularnymi tytułami oraz jedną znaną serią. Widowiskowe pojedynki z monstrami to motyw zapożyczony z cyklu Monster Hunter. Przeciwnicy różnią się wielkością i zachowaniem, dlatego trzeba będzie znaleźć dogodny sposób na pozbycie się oponentów. Mechanika wspinania się po ogromnych monstrach to inspiracje z Shadow of the Colossus. W ten sposób Bryn może atakować wrażliwe miejsca takich bestii. Ponadto twórcy obiecują, że otrzymamy możliwość wspinaczki nie tylko po wrogach, ale również po każdej powierzchni. Z The Legend of Zelda Tears of the Kingdom zaczerpnięto z kolei ogrom interakcji z otoczeniem. Dla przykładu w Eternal Strands za pomocą lodu stworzymy most do odległego miejsca, a ogniem spalimy stojące nam na drodze blokady. Premierę gry przewidziano na PC-tach i najnowszych konsolach marki PlayStation oraz Xbox, nie podano jednak nawet przybliżonej daty debiutu. Kilka dni temu otrzymaliśmy zapowiedź zupełnie nowej produkcji zatytułowanej Dead Season. Z opisu wynika, że gra będzie swojego rodzaju połączeniem tego, co znamy z serii XCOM i Left 4 Dead. Z tej pierwszej otrzymamy charakterystyczną kamerę z widokiem z góry oraz turowe walki, z drugiej zaś klimat i zagrożenie dla gracza, jakie stanowią wszelkiej maści zombiaki. Akcja Dead Season została bowiem osadzona w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez nieumarłych. W grze przejmujemy kontrolę nad czteroosobową grupą ocalałych, a naszym celem będzie utrzymanie ich przy życiu, w tym walka z wrogami oraz zbieranie niezbędnych zasobów. W miarę postępów bohaterowie będą zdobywali nowe umiejętności. Co ciekawe, w miarę możliwości gracz będzie musiał unikać bezpośrednich starć. Maszkary występują bowiem w dużych grupach, co niejednokrotnie może okazać się sporym problemem dla czwórki ocalałych. Produkcja zaoferuje 16 misji, a historię poznamy dzięki klimatycznym przerywnikom filmowym. Na koniec dodam, że nad grą pracuje tylko jedna osoba, Paweł Karew. Gra z dużym prawdopodobieństwem ukaże się jeszcze w tym roku. Studia Savage Level i Microids zaprezentowały pierwszy trailer z pirackiego taktycznego RPG-a zatytułowanego Flint – Treasure of Oblivion. Produkcja ukaże się w ostatnim kwartale bieżącego roku na PC-tach i najnowszych konsolach PlayStation oraz Xbox. Gra otrzyma język polski w formie napisów. Akcję będziemy obserwować w rzucie izometrycznym, a pojedynki rozegramy w systemie turowym. W grze poznamy przygody tytułowego Flinta, który wraz z kompanem Billym Bonesem i jego załogą wyruszają na nieznane wody w poszukiwaniu skarbów. I to tyle na dziś. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier. Pamiętajcie o subskrypcji, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. Teraz żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!